dzisiejszym odcinku będziemy korzystać tylko z najgorzej ocenianych miejsc przez cały dzień. Pierwsze miejsce, do którego się udajemy, tak jak widzicie, nie jestem w makijażu dzisiaj, bo będziemy robić makijaż. I uwaga, to miejsce ma tylko 2 gwiazdki. 5 osób dało 1 gwiazdkę, a na to właścicielka tego miejsca odpowiada: nie byłeś u nas, nie byłeś u nas, nie byłeś u nas. I to tym bardziej zachęca mnie do tego, żeby przetestować ten salon, bo tak naprawdę opinie mogą być totalnie nieadekwatne do ocen, które są podane na Google. Kochani, ja zdecydowałam się na taki dosyć naturalny look, będę sobie robić kreski, też postawimy na kontur, także tutaj właśnie mi fajnie pani zrobi. Ile pani się już tak zajmuje makijażem? To i makijaż, czy też inne rzeczy? Jeszcze fryzura. I ile taki makijaż zajmie? Czasu? O, nie wiem. No chyba godzinka. Nakładamy krem czy bazę? A to taki serum. Ale czuję, że mam tak dobrze wykonaną pielęgnację, że czuję się taka mocno odżywiona. No i pani jest piękna. Mocniej możemy je obrysować. A czy mogę prosić, żeby tutaj się tak podkreślić, tutaj od spodu, tak bardziej kwadratowo? Tak? Tak, super. Dziękuję bardzo. No i kochani, wyglądam w ten sposób. Moja opinia. I uważam, że to miejsce powinno mieć minimum 4,5 gwiazdki. Na początku chciałabym się skupić na tym, jak weszłam do salonu. Na miejscu było mi trochę zimno, ale pani oczywiście zadbała o to, żeby dać mi kocyk, co było bardzo miłe. Krzesło też było bardzo, bardzo wygodne. Wszystkie pędzelki były pięknie umyte. Miejsce było czyste. Jeżeli chodzi o pielęgnację, no to naprawdę to była jedna z lepszych pielęgnacji, jaką miałam wykonaną. Jeżeli chodzi o sam makijaż, to podkład super nałożony, idealnie dobrany odcień. Jeżeli chodzi o kontur, to również kosmetyki, których pani używała, to były droższe kosmetyki. Mam wrażenie, że czasami był taki problem z komunikacją, czyli ja na przykład pani powiedziałam, że chciałabym błysk na ustach, no ja nie uznaję tego jako błysk. Też poprosiłam panią, żeby nie nakładała mi cieni tak tutaj pod okiem i pani i tak jakby zrobiła po swojemu, ale oprócz tego pani dezynfekowała wszystko, ale z jednym produktem tego nie zrobiła i jestem ciekawa, dlaczego tak było. To był taki żel do brwi i pani go normalnie wyjęła z opakowania, zrobiła mi brwi i wsadziła z powrotem szczoteczkę do opakowania. No jeszcze taki jeden minus to to, że pani nie zapytała się mnie na sam koniec, czy wszystko wygląda ok. I wtedy dopiero, kiedy ja się upomniałam, żeby zrobić brwi inaczej, to pani się mnie zapytała, czy te już nowe są ok. No i tak w sumie podsumowując, to ja jestem bardzo zadowolona z tego makijażu. Wystawię też pani opinię po odcinku, ze względu na to, że myślę, że zasługuje na dużo więcej gwiazdek. A teraz już udajemy się na śniadanie. Jest to miejsce kawiarnia / śniadanie. Koło sukiennic jest ta kawiarnia. No i ona ma najniższe oceny, bo ma tylko 2,3 gwiazdki. Wydaje mi się, że już tam byłam kiedyś na odcinku na kanał Patryka. Nie pamiętam tej wizyty do końca, więc zobaczymy sobie, czy nadal jest tak samo. Zacznijmy od czytania opinii. Nie polecam. Zamówiłam kawę mrożoną, niestety bardzo się rozczarowałam. Jedna z kelnerek jadła loda, podając rachunek. Podsumować te opinie ludzi, to tak, drogo, cena nieadekwatna do tego, co dostajemy. W sumie to też niedobre, jest bardzo brudno, a my już jesteśmy na miejscu, więc jestem bardzo ciekawa, co nas spotka dzisiaj. O, chciałabym coś fajnego zjeść. Co weszliśmy, pan już był niemiły. Ja się tylko zapytałam, czy możemy usiąść w środku. Wam powiedział tam. I kolejna sprawa to to w ogóle, dlaczego tutaj jest tak brudno? Przyszła od razu pani kelnerka z kartą. Hoho. Tutaj włos pełnej okazałości. Dobrze, że on nie jest w jedzeniu. No karta jest brudna strasznie. Ale w ogóle też z takich moich pierwszych wrażeń to to, że jak tutaj weszliśmy, czyli stoły są dziwnie ułożone. Taki miszmasz. Lustro nie jest umyte w ogóle. Mimo to jest cały brudny. Na każdym stole jest praktycznie taki odbiosek nasz. Wszystko wygląda na takie zepsute, takie już, że można to wyrzucić i zamienić na coś nowego. Ja sam w ogóle w szoku, jeżeli chodzi o cenę śniadania angielskiego. Kosztuje 55 zł. Kanapka szefa kuchni 59 zł. 60 zł, kochani, za kanapkę. Dziękuję, nie będę tyle wydawać. Jajecznica na maśle. To jest najtańsza pozycja. 24 zł. Myślę, że zamówię szakszukę. Ej, jakby to są jakieś okropne. 23 zł za cappuccino. Ja rozumiem tę opinię. Przychodzicie do stolika i macie takie plamy na stoliku. Płacicie tyle pieniędzy. Jest tak, wiecie, nieestetycznie. Że fotka na Instagrama tutaj, no to chyba nie ma sensu. Też z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć te wysokie ceny i są one przez to, że jest to dla turystów. No ale można pójść do jakiegoś innego lokalu. Zapłacimy na przykład o połowę mniej i będzie estetycznie i ładnie. No ale to też płacisz za to, że jesteś koło sukiennic. Widzicie moje myśli, że tak bije. Ja sobie gadam sama ze sobą. Argumenty przeciwko
argumentom w mojej głowie, tak? No i kochani, tak naprawdę kawka do nas przyszła w trybie ekspresowym. Cappuccino no wygląda normalnie, ale kochani, nie dostałam cukru. No, dostaliśmy za to takie ciasteczko, które wygląda jakby było jednym z tych słoinek. Dobra. Cappuccino jak cappuccino. Dostaliśmy przepiękną szakszukę, bardzo pysznie wygląda, pięknie pachnie. Okazało się, że tak naprawdę cukierniczka była po prostu na stoliku obok. Wszystko już mamy, co potrzebujemy. Dostaliśmy dwie bułeczki, masełko i szakszukę. Uuu, to też jest ciepłe. Jajko jest fajne, takie płynne. Smaku. Jest takie coś, że można to sobie doprawić w swój sposób, dodać pieprz, sól i na pewno będzie smakować lepiej. Bułka super. Jakby to wszystko podsumować, to myślę, że to miejsce zasługuje na 3 gwiazdki. Smacznego! Kochani, szukałam też jakiejś takiej niestandardowej miejscówki do tego odcinka. Wpadłam na pomysł, że w sumie mogłabym pójść do fotografa. I ma 3,2 gwiazdki. Ja totalnie nie wiem, czego mam się spodziewać po tej wizycie, ale przeczytajmy sobie wspólnie opinię. Zdjęcia do dyplomu wykonane w bardzo nieestetyczny sposób. Jedno większe od drugiego. Krzywo docięte. Pani w ogóle nie wydaje paragonu. Całe miejsce takie barachło, że strach tam wchodzić. To by się zgadzało z tym, że pani nas chciała przenieść do innego miejsca. Lecimy. Pan z aparatem? A nie, to nagrywamy, bo pytaliśmy się. Pan z tym. No bo ja nie chciałam, żeby tu było nagrywane. No dobrze, jak musi być, bo mamy specjalne studio do tego, żeby bardziej reprezentacyjne. Oczywiście powiadomiłam panią o tym, że będziemy robić zdjęcia do CV. Ja właśnie bardziej tak profilam, dobra? Bo ja mam krzywy nos. Nie, nos się wyprostuje. Bo pani się musi wykręcić. Dobrze, bardzo. Aha, to w taki sposób? Nie gardam to. O, tak. Ufam pani. Uśmiechamy się serdecznie. Niech pani skręca, bo niech pani skręca szyję. Tak? W tą stronę. Tak? Serdecznie. Trudne. To sobie idealnie. Tak, no. Czy pani sobie będzie kadrowała sama? Może pani wszystko zrobić tak, jak pani uważa. A można wydrukować? Ja nie wiem, to już. Tak, proszę. Ale chrobę. Dawno tego nie widziałam. 450, proszę. 450? Tak. Tak? No a ma pani gdzieś tutaj cennik może? W internecie. Okaże mi pani, gdzie na tej stronie są te ceny? Ale się zestresowała. 300 zł. Ja jestem w szoku, ja jestem zestresowana. Ja nigdy się tak nie poczułam oszukana jak dzisiaj. I no, ja czuję ten smutek i chce mi się płakać i już wam wytłumaczę dlaczego. Bo ta pani była bardzo miła i przez ten cały czas jak u niej byłam, to miałam takie, że kurczę, no faktycznie, miejsce jest staromodne. Pani używa bardzo starego programu. Widać, że nie do końca umie się z nim obsługiwać. Ma to specyficzny swój vibe. Pani zrobiła mi 5 zdjęć. Obrabiała te zdjęcia, wiecie, przycinając je tylko i zażyczyła sobie za to 450 zł, w ogóle nie wiedząc, jaki jest cennik. Pewnie sami jesteście w szoku, bo po prostu tak to widzieliście. Mi było tej pani bardzo żal, jest to starsza pani, ale czuję się po prostu oszukana. No faktycznie jest to miejsce, któremu dałabym najgorszą ocenę. Może jeszcze pokażę, za co zapłaciłam 300 zł po obniżce. Pomijając fakt, że wyglądam na każdym jak ziemniak, to naprawdę jestem w szoku z tym, co się dzisiaj wydarzyło. Ale kochani, porzućmy już tą negatywną energię i skupmy się na czymś dobrym. Postanowiłam, że skoro jest dzisiaj wielki finał w Ośpu, no to właśnie tam przekażę te zdjęcia na licytację. Gdzie wy będziecie mogli licytować, to wspomnienie z odcinka, a wasze pieniążki zostaną przekazane na szczytny cel. Myślę, że jest to fajna inicjatywa i oczywiście odsyłam was do licytacji. Bardzo chętnie już byśmy coś zjedli. Jak jedzenie ma 1,8 gwiazdki, to ja nie wiem, co tam się musi dziać, ale przeczytajmy opinię. Dość, że czeka się pół roku na zamówienie, to w żurku miałam kawałki kapusty, jakieś dziwne skóry, dno i wodorosty. Pomidorowa smakuje jak sos na gołąbki. Jeśli chcecie zasmakować ryby w kotlecie i dewolaje, śmiało. Wszystko smażone na tym samym tłuszczu. Na miejscu, które powinno się nazywać u dziadka truskawki, jest babcia malina. Close enough, ale jednak jest to coś innego. Już wiem, o co chodzi. U dziadka truskawki to jest zamówienie online, a u babci maliny to jest lokalne miejsce. Ale wchodzimy do babci maliny, no i tam przetestujemy to jedzonko. Ja myślę, że zamówimy sobie tutaj przede wszystkim tą zupę pomidorową. Zobaczmy sobie może kartę. Cappuccino tutaj kosztuje 25 zł. Cappuccino kosztują
wszędzie 25 zł. No nie wiem, jakoś mi się wydawało, że było taniej, że może żyję w innej czasoprzestrzeni i już po prostu ceny poszły tak do góry, a ja się zatrzymałam kilka lat temu. Filet panierowany, na przykład za 5 dyszek. Tu jest jakby ziemniaki i mięso, ale sałatkę jeszcze trzeba dobrać sobie. Na sałatkę kosztuje mniej więcej 16-15 zł. A pierogi ruskie gotowane 40 zł. I ta restauracja, w której jesteśmy, ma jednak 4 gwiazdki, więc czuję się jak oszukany tego odcinka. Ale sami widzicie, że nie było to specjalnie. Też testujemy danie, które zostało ocenione jako złe. Kochani, zobaczcie, ile dostałam widelców i łyżek do tego jednego zamówienia. Przecież ze wszystkimi się podzielę. Jeden widelec dla ciebie, widzu. Drugi widelec dla ciebie, widzu. Trzeci widelec też dla ciebie, widzu. Zupa wygląda idealnie. Za takim makaronem akurat nie przypadam, ale jestem w stanie sobie już wyobrazić smak tej zupy i myślę, że będę zadowolona. Ej, smak jest inny niż myślałam, że będzie, tak szczerze. Jest ona bardzo dobra, ale myślałam, że będzie chyba trochę lepsza. Jeżeli chodzi o ogólny klimat, to pani kelnerka właśnie od razu przyszła. Zamówienie zajęło około 5 minut, żeby przynieść tą zupkę, także wszystko jest super szybko podane. To miejsce oceniam na 4 gwiazdki na 5. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda najniżej oceniany sklep spożywczy? Ja w sumie nie. Zdecydowałam to sprawdzić. Najniżej oceniany sklep spożywczy ma 2,3 gwiazdki. I teraz poczytajmy sobie opinię. Każdy artykuł spożywczy na wagę około 10 gramów zawyżają. To jest jakiś żal, że szynka i pasztet kupione w piątek wieczorem nie nadają się do zjedzenia. Nieświeże mięso. Nigdy więcej tam nic nie kupię. I jest tutaj też opinia, że jest drogo, więc sprawdźmy. Bierzemy pasztet i mięso. Dzięki. Do widzenia. Podsumowanie sklepiku. Uważam, że nie zasługuje na tą ocenę, którą ma, ale i obsługa była miła i też była kolejka, czyli oznacza to, że jest tam ruch. Jak patrzyliśmy na te wszystkie szynki, na mięsa, to nic nie wyglądało, jakby było coś z nim nie tak. I mam pasztet. Poprosiłam co prawda o mniejszy kawałek, bo powiedziałam tyle, poproszę. Pani mi dała tyle. Ten kawałek pasztetu kosztował 11 zł. Co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Jak taniej niż zdjęcia? Dajcie znać, czy to jest okej, okay, czy to jest tłuszcz, czy coś się dzieje z tym pasztetem, prawda? Jadłam lepsze, ale ogólnie smaczne. Kochani, udajemy się do kolejnego miejsca. Jesteśmy w galerii Serenada i tutaj jest najniżej oceniany fryzjer. Ma on 3,7 gwiazdki. Przed wejściem jeszcze czytamy opinię. Pani, która nie mówi po polsku, nie zrozumiała, co to znaczy do ramion, działa dużo więcej niż pokazywałam, nie polecam. Jeżeli zastanawia się, czy iść mimo złych opinii, nie popełnię mojego błędu. Szarpanie, wyrywanie włosów, suszenie włosów głową w dół, co nie? Chciałabym taką fryzurę, czyli pokręcić włosy, pięcie z tyłu i takie wypuszczone z przodu. Tak my robimy strzyżenie, czy... Nie strzyżenie, modelowanie. Jak Matka Boska. Teraz... Teraz jak kto? Zakonnica. Kochani, po pierwsze, głupio mi było tam cokolwiek mówić. Siedzieliśmy w ciszy przez godzinę. Moment, kiedy panie coś mówiły, to mówiły do siebie. Ale takie pierwsze wrażenie, weszłam do fryzjera i widzę trzy panie, które siedzą i odnoszę wrażenie, jakby po prostu żadna nie miała ochoty mi tych włosów zrobić. Coś, co zauważyłam przede wszystkim, że w szczotce były włosy. Zrobiłam zdjęcie, także tutaj wam się wyświetla. Oprócz tego, no pani ciągnęła później tą szczotką, która była brudna, układa mi włosy. Użyła szamponu, który wypłukał mi mocno kolor moich włosów. Oprócz tego sam skręt włosów też nie do końca mi się podoba. 100 zł za stylizację i za pokręcenie, plus za to, że nie doliczyła za to kręcenie włosów. Taka ostatnia jeszcze rzecz to, że jak pani suszyła mi włosy, to pierwszy raz miałam takie uczucie, że naprawdę suszy bardzo ciepłym powietrzem. Tutaj to było odpalone chyba na najwyższą temperaturę, a więc to są takie moje wnioski. Myślę, że dałabym tak 3 gwiazdki. Kochani, znajdujemy się przed kolejnym, najniżej ocenianym, niestandardowym sklepem, ponieważ jest to Lumpex. I przeczytajmy opinię, dlaczego w sumie jest on tak nisko oceniany, bo ma tylko 2,9 gwiazdek na 190 opinii. Najgorszy lump, w jakim byłem. Ceny z kosmosu, wielki brud i sam baj. Drogo jak w butiku. Nie rozumiem, dlaczego używane ciuchy mają kosztować tyle samo, co nowe w H&M. Te używane buty Converse są sprzedawane w cenie sklepowej. Wysokie ceny, ochroniasz myśl, że ktoś coś kradnie z tego sklepu. Spójrzmy, czy faktycznie ceny są takie same jak w sieciówkach. Ogólnie, czy jest tutaj jakiś burdel, syf? Nie sądzę. Coś, co na pewno robi na mnie wrażenie, to to, że jest ogromny. Ale spójrzmy na ceny. Ej, w ogóle wziąłam przypadkowo pierwszą rzecz i naprawdę mega git. I kosztuje on 60 zł. No to faktycznie. A też takiego na przykład używanego 29 zł za taką bluzę. Ale jak na razie nie sprawdza się ta opinia, że chodzi za nami ochroniarz czy coś, bo czuję tutaj mega swobodę. Jest tutaj naprawdę asortyment ogromny.
No, nie było tutaj, wiecie, takich rzeczy na przykład za 10-15 zł jak na razie. Są tutaj droższe rzeczy. Ja na przykład jestem pod wielkim wrażeniem tego lumpeksu, bo jest olbrzymi. No i ja wcale nie odczułam tego, żeby ktoś za nami chodził, wręcz nikt nawet nam nie zwrócił uwagi o nagrywanie. Ceny faktycznie są wysokie, ale jest tam też dział rzeczami na wagę, więc tam te ceny na pewno są niższe. Jakbym miała dać ocenę moją, to dałabym 4. No i kochani, znajdujemy się pod drugim najgorzej ocenianym hotelem. Byliśmy umówieni do pierwszego hotelu, wszystko było zarezerwowane i dosłownie 2 godziny temu dostałam informację, że rezerwacja została anulowana. I oto tu jesteśmy, jest to bardzo źle oceniany hotel na Bookingu. I tutaj, kochani, tak, wszystko jest na czerwono. Jest 3,9, czyli jest napisane, że jest to słaby hotel. I teraz tak, przeczytajmy te złe opinie. W kilku słowach, najgorszy nocleg w moim życiu. Z zewnątrz nie pozorna kamienica, to fakt, ale wejście do środka budzi grozę. Jak w horrorze, zimno, nieprzyjemnie, nie polecam, chyba że nie macie wyboru i musicie na ostatnią chwilę za parę groszy coś znaleźć. Trudno, póki gorszy niż cela. Nawet podłogi nie ma, tylko folia. Kochani, w ogóle to jest nocleg w centrum Krakowa za 75 zł za noc. Sprawdźmy, jak to naprawdę wygląda w środku. Tutaj Paweł pokazuje, śmierdzi. Śmierdzi, jest to nie wyremontowana kamienica, ale jakby trochę kamienica jak kamienica. Okej, więc wygląda to w ten sposób. Love this design. O Jezus. To jest klitka. Ogólnie to jest takie zbędne, myślałam, że was będę oprowadzać tutaj po moim pokoju. Tymczasem mój pokój to jest tylko łóżko i szafeczka. Jakieś włosy tutaj jeszcze są. Wydaje mi się, że ta pościel była wcześniej używana przez kogoś. Nie, nie pachnie ani czystością, ani też nie śmierdzi. Wiecie co, czy ja naprawdę będę połąchać dupę na materacu? Coś czuję, że tutaj ta dupa naprawdę może być odczuwalna. Nie, tak pięknie ubrudzony materac. Tak z tego to było tutaj też niesprzątane. Nie, no mi się wydaje, że tutaj ogólnie nie było to wymienione po ostatniej osobie. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie mogę go powąchać. Dawaj. Trzymaj. Trzymaj. Co ja tam jest z twoim życiem? Ej, pierwszy raz poczułam to. Faktycznie dupcy. Pierwszy raz poczułam dupę. Nieumyty, kurde, zad. Nie no, brudno fest. Patrz, jaki kurz. I rozumiecie, że to jest tak mała przestrzeń, że posprzątanie tego zajmuje nie dłużej niż 10 minut. A ty powąchasz dupkę? Nie. Dawaj. Nie no, dupcy. Babce kazałeś, że sam tego nie zrobisz. Dawaj, wąchaj tą dupę. A czuł dupę, czuć, no. Lecimy w takim razie zobaczyć łazienkę. Starzej się boję, tutaj będzie, ja nie wiem czemu. No wygląda to w ten sposób. Bardzo malutko miejsce, tak samo jak mi w pokoju. No czuć tutaj grzyba i czuć tutaj stękliznę. Jeżeli chodzi o na przykład czystość tego zlewu, czy tej toalety, jest to całkiem okej. I takim akcentem kończę z wami ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.